Siemaneczko, z tej strony Serwatek. Siemaneczko, z tej strony Prezes. A to kolejny odcinek z Farming Simulator 17 na kanale. Jak widzicie, przede mną są oto takie dwie piękne maszyny. Jest to właśnie Valtra serii jakiej? Jak to było? SK. SK, S-Series. I do tego właśnie pułk sześcioskibowy Amazon i Combine Massey Ferguson Activa 7347S, czegoś tak. Ja na to będę mówił Fendt 6275L po prostu, bo to jest to samo co Fendt, po prostu tak jak u mnie. Te maszyny dostaliśmy właśnie na testy, no i na 3 dni. No i myślimy, że trochę nimi porobimy. Tomek od razu będzie orał wszystkie pola, co ja po prostu będę robił, kosił. A my mamy do skoszenia oto dwa pola rzepaku, ale nie wiem, czy dwa zdążymy na odcinku. A Tomek po prostu będzie te wszystkie pola orał. Więc co? Tomek, znaczy Frania, zasiadaj do swojej maszyny. O, ja też właśnie idę. Może później się zamienimy właśnie. Dobra. Poczekaj, bo muszę traktor ściszyć, bo nie za głośno. A czekaj, ja muszę włączyć radio. O, dobra. Ja sobie włączam radio. Czekaj. Nie, ja włączam, bo będzie mi się później kolidowało z tym. Z... jeszcze. Kurde, jak to się włączało? Halo. Ty, to ja mam bez kulturowania urać? No a co? Dawaj tam. Czy mogę jakoś tak radio włączyć? Radio. Wyłącz, o. Dobra. Podnaszamy. Jedź pierwszy. Dobra, i lecimy. A za chwilę sobie weźmiemy ciągnik i do tego rzepaku. I ogólnie zauważyliśmy już pierwsze błędy związane z farmingiem. Takie na przykład jak niedopracowanie w kółku pługa Amazona. Znaczy w 15 to działało tak, że jak, bo kółko było po prostu na transport osadzone na ziemi. I teraz się po prostu skręca, te kółko nie skręca też. Jest bez ruchu. Znaczy stoi w miejscu. Stoi w miejscu. Aha, dobra, czekaj. X. O, właśnie siewnik. Tak, o. Teraz możemy... O! Powiem, że spisuje się ta walterka. Dobrze? O! Idzie jak głupia. Idzie jak głupia? No, dobrze jeszcze do pionu. Nie no, kombajn też idzie jak głupi. Zobacz go. Może to by się kupiło, ty? No, kombajn też, ale mam jeszcze drugą ofertę z marki Rossel masz. I właśnie nie wiem, czy wybrać ten, czy wybrać właśnie tamten kombajn. I ogólnie powiemy wam, że zaczęliśmy ze świniami już. Tak na poważnie, kupiliśmy świnie, kupiliśmy wszystkie maszyny i trochę ich nakarmiliśmy. W następnym odcinku myślę, że tam za parę odcinków, że po prostu pokażę wam, jak to wygląda i ich nakarmimy razem. Ale ładnie to wygląda, powiem ci szczerze. Tyle ci powiem, że fajnie to wygląda. Że to po prostu... Aha, przełączy się... Powiem, że fajna to walka idzie... Ja ci coś innego powiem. Że ja przejechałem w jedną stronę i miałem 12% w zbiorniku. Łe, to widzę styknie. Już mam tonę w zbiorniku. A są dwa pola, nie? To będzie jakaś jutra normalnie za to. Człowieku, ale trochę z pół pszczeby trzeba będzie zabić w jeździe, nie? Do świń. 14 ton, tak dokładnie. Do świń? No. A czemu masz tak dużo? 15500, bo tam. Nie no, jednej całej przyczepy nie będziemy zawozić. Nie no jak, ale tamten, myślisz, że ja tamten ile przywoziłem? No to tyle nie przywieźłem, bo tam już jest trochę soi. A to niekie... Nie no, może... No ale to niech trochę zaróbmy, bo mamy mało kasiutry. 10 ton się wymyślę, tak się wwiezie. No, kurczę, mi się tu fajnie podoba, no. Ale to fajnie wygląda. Ogólnie fajnie mi się podoba ten kurz, co tak odlatuje tutaj. No i powiem wam, że pierwszy odcinek przyjął się dosyć fajnie. Minęło 4 godziny od publikacji. Jest ponad 120 wyświetleń, więc na propsie, naprawdę. Seria wam się chyba spodobała. Tomek, jak ty myślisz? Może się spodobać ta seria? Może, nie? Nie wiem, nie znam się. Nie znasz się? No to co, no to jak się nie znasz, to nie wiem. Tomek, może kolejny odcinek u ciebie będzie, co?
Nie wiem, musiałbym się ogarnąć tak. Ogarnąć? No to zobaczymy. To zobaczymy. Wszystko jest możliwe. Wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie. Gitara się ma po prostu. Ej, a wał jakiś tu jest, czy coś? Jaki wał? Wał czy coś takiego. Aha, przedsiewny. Chyba nie. To nie dobrze. Trzeba mieć jakiś siewnik, kupić jest dużo wydatków, panie. Ważne, że już świnie są ogarnięte, że wszystko do świni. Agregatem się tu wiedzie i gitara się. Talerzówką czy czymś. I tyle. No jest 40% zbiorniku 3 tony. To jest dosyć dużo. Ogólnie ten fend mi się. Fend. Masy mi się strasznie podoba. W środku jest taki elegancki. A jak twoja walterka? Dobrze, ale ma dwie kierownice, nie wiem na którym mam jeździć. Chyba nie tyłem, nie? To tyle nie ci wiem, powiem. Myślałem, że tyłem mi jeździ. Nie no, tyłem nie jeździ. Miałem zamiar. Tyłem to przy koszeniu będziesz jeździł. Trawy. Jo, nie wiadomo co będzie. Mówisz, że nie wiadomo co będzie? Będzie dobrze. A zakręcie z nami co będzie. Będzie dobrze. Będzie pani zadowolona. Tak. No i... Ale coś... No mów. No. Co? Ścinki trochę mam teraz coś. Gdzie ty jedziesz? Po przyczepy trzeba będę, buta las. Ale po co mi przyczepy? Ja jeszcze mam dobrze. Ja sam bym wziął przyczepy. Po co mi przyczepy bierzesz? Bo mi się tak podoba. I ty. No to weź. Jak ci się tak podoba? Ogólnie poprawili tą animację wciągania z wciągania zbóż ze żmijki. Ale piszczysz. Ja? No cofałeś chyba. Tak, cofałem. To słyszałeś to? W traktorze słyszałeś. To nieźle. Tak było słychać. Morte drzemiedzi. A ogólnie z tyłu coś widać? Widać, że paszek. Tak rośnie. Woluju ty, ale zadymiłeś. Ja? No. Fajnie, nie? Mogę święta wziąć. Nie tego męczyć biedaka. Co łe? Wiele co on tam robi to. Jo, do drugiego tego starszego New Hollanda zakupiliśmy tura, nie? I on no będzie i on stał. Stoi... Świn będzie już stał sobie. Żeby po prostu nie. No on co tam będzie. Nie będzie jakichś tam strasznych rzeczy robił. Więc może tam sobie być. I tam po prostu pracować. Oj, tego nie było. Co? Nic mówisz? Dobrze, to opowiem. Ty, która jest godzina w ogóle? Ale... Teraz to? No teraz taka, co jest właśnie w realu. W realu? No. To jest ta druga. Za... 7... 27. O, to późno trochę. Nie, tam. Dam radę. Dam radę, musi być odcinek na pojutrze chyba, czy jutro. Czy jutro, ja piątek, ten początek. Będziemy wchować. To w piątek mam odcinek wstawić? W piątek mam odcinek wstawić jutro o ten? No a co, a w sobotę się nagle puści się na niedzielę, a z niedzieli na poniedziałek, z poniedziałku na wtorek. No coś takiego. No. Żeby te odcinki było jakoś regularnie. Bo jest masakra po prostu, ludzie no. Bo jak my tak nie zaczynamy i tak ten, a później nam się nie chce. Tak, to już trzeba nagrywać po prostu i robić to po całości. Tak na cały czas nowe. Piszcie, jak wam się podoba intro. Mnie to ciekawi. Nie wiem, Tomek mówi, że za pierwszym razem dostał oczopląsu. Ja też uznam, że też tak dostałem. No ale nie jest źle. Jo, oczy mi ciało wywalić, ale tam. Ty chcesz się zamienić teraz? Nie. Czemu? Bo mnie się fajnie kosi. Weź się zamienić. Ora. Co mówisz? Poczekaj. Dobra, ej, to umówmy się tak, ja skończę jeden zbiornik i się zamienimy. Nie. No weź, bo żeby było też ten.
No dobra, nie sikaj, poczekaj. Poczekaj. Mówi, że mnie sikał? Ty, to może w następnym odcinku będę orał, a ty będziesz kombajnował. Co ty robisz? Już chcesz się zamieniać? No. Poczekaj, daj, wysiądę z niego, masz. Zamieniam ci nawet włączonego. Ogólnie popatrz, jak ty będziesz jechał teraz. O Jezu, ale wielkim, takim długo nie jeździłem. Nie jeździłam. Ale słychać, pip, pip. Jedziesz. Krzywo, ty Andrzeju. Tam ja tam nie patrzałem, ja by jeździłem. Mam 80%. Ultra Voltra fajnie chodzi. Fajna, nie? A zobaczcie, jak się nią fajnie ora. Ale zarąbista. Klepnij jej tak porządnie teraz. To ona 52, on na 53 jedzie, jo? No, dobrze je wklepnij. A ile ona ma koni razem teraz? Nie wiem, bo jeszcze nawet dokoksowa, czekaj, nie? Ja sprawdzę właśnie. Gar, bo ja, znaczy nam dokoksili ją. No, bo my chcieliśmy dobrze koni, no bo tu glina i tak dalej. No, takie rzeczy. Czekaj, aha, bo ona jest wypożyczonych. No, wypożyczonych. Ona ma... Ty, 250 koni. To jest olbrzym. Nie? Czy... To jest o, właśnie to. Jedziemy, a tu kółko się nie obraca. O, to chciałem właśnie wam pokazać. Że tak to działa. Dobra, tu jest już taki mały klimat. Opuść Bóg to V jak było. Obróć. Opuść, złóż, opuść, obróć. No tak było, jest tak samo B. Dobra. Sobie poram. A teraz słychać w ciebie w mikrofonie pip, pip, jak cofasz. Mówisz? No. Dobra, jedziemy. Jestem śledzy. Zobaczcie, jak się nią pani ora. Co? Pani się nią ora, nie? No zarąbiliście, człowieku. Nie ma lepiej. Nawet szeroko to bierze, nie? No, idzie szybko. No, to jest super. Nie wiem, czy mam włączoną wymaganą orkę. Chyba nie, nie? Nie. Weź to włącz. No jakby co to, czekaj. Wymagana orka, czekaj. Gdzie ustawienia gry? Konieczna okresowa orka, włączone. Usychanie roślin włączone, roślin szybki. Stan nawożenia wezmę na 3 chyba, co? No weźmy wszystko na ten, no. Jak zaczęliśmy, to już... No już dobrze. To graliśmy jeszcze jak przed tym, bo myśleliśmy, że ten safe nie będzie po prostu już użyteczny dla nas i graliśmy tak dla siebie. No ale teraz gramy to na wizji, więc pora trochę realizmu w tej grze, bo tego brakowało od zawsze. Dobra, opuśćmy się. O, tak ładnie. O, jedziemy. Dobrze idzie, ty. Nawet dobry ten kombajn. No, dobry, ale jest konkurencja. Dla tej Valtry też jest konkurencja. Taki na przykład Fendt. Ale ci powiem, że mi się Valtrą dobrze jeździ, nie wiem, jak tobie. Na przykład weź sobie taki Fendt 700 Vario. No, też właśnie, ale Fenda już jednego mamy, nie? No, to wiesz. To już go wyklucza. To jak się spisuje. Tak, będziemy jednego i później będziemy myśleć. No bo naprawdę, tak sprawdźmy. Co jest takiego, co może na przykład... Jest ta Valtra. No jest JCBek. Ale JCBek bardziej do transportu, nie? No i jest to jeszcze... To teraz dojrze ten pług i tak dalej. No jest jeszcze masę. Nie, no chyba będzie właśnie ta Valtra, tak myślę. Że ona kupi prostu... się, o to, tą się odda, kupi się. No, kupi się kolejną, wybierze się inny kolor, nie? Sobie jakiś kolor, bo teraz dostaliśmy taką od razu, nie ten, bo macie taką, tam ona już było u paru rolników na testach, więc macie i po prostu róbcie nią przez te parę dni. Czy to może nam sprzedadzą tą taką samą? No nie wiadomo, no nie chyba. Wolałbym coś nowszego, nie wiadomo co ona tam robiła o ludzi. Nie? Niby tu chodzi, dobrze i no, nie wiadomo właśnie co będzie. Ona jest fajna właśnie, bo może jak będziemy kiedyś pracować właśnie kosiarką, to będzie można wiesz co zrobić, nie? No ale ty, a która miała ta kosiarka taka jak to jest? Leli. Nie, bo patrzałem, nie mogłem. Nie mogłeś? Nie. Ale to można chyba na przód? Nie wiem. A ciul tam. Zobaczymy jak to będzie. O, mogłem czaić to? Ostatnio nie próbowałem, to na tym multi. To nie wiem, to dobra, to tam będziemy kiedy indziej. Teraz to mamy orkę i mamy wiele innych zajęć, więc
my nie będziemy się tym zajmować. Znowu słychać, jak ci piszczy tam. Mi nic nie piszczy, on sam piszczy. Dobra, obróć. Jest pięknie. Ono ma duży skręt, tyle ci powiem. Zauważyłeś to? Ci powiem, że ona fajna jest, nie tego. Taka masywna teraz się wydaje, jak ma te obciążniki na kołach, nie? No tak, trochę obciążniki to mogli ściągnąć, no ale już oni mieli, bo oni coś tam... Toś tutaj, to co tam, no to tutaj to niepotrzebne są to, no w zasadzie taki pług duży, ty, to. Daj radę, ona ma ten, bo... Co ma? To tego, sześcioskibowa, pług, ile ten ta walka ma? 150 koni chyba, no. Łe! Da se radę, nie? Więcej, bo nie może. 150, patrzałem. Bo ten mniejszy ma model, ma chyba 180 czy jakoś tak. O Jezu, nie, ja chcę opuścić. Ej, halo. Halo. Teraz? Nie, bo chciałem opuścić i mi się obrócił. Nie, żeby się śmiał, nie, no ale... O, dobra. I teraz się ma. Jak tam? Skończyłeś to pole? To nie... Raz wysypałeś już się, nie? Jo. Już mam 2500. No jest, to będzie dobrze w tym roku, że pak sypałeś. Tam te wielkie pole jest? To mi się spieniężym na tym. Trochę wyjdzie, może się dokupi, bo tu ten sąsiada teraz. Tak, robiłem. Jeśli roboty, no to mu tam siali tak. nawóz. Tak, i może nam sprzeda pole taniej. No ale i tak nieźle. Ale fajnie to słychać, jak ten pług się obraca, to jak ta rama skrzypi, nie? Mówiłeś mi o tym, no. O, mówiliśmy. Niektóre rzeczy poprawili, ale te co tak starsze, to nieraz o tym zapomnieli. No tak jest, że niby nowe, ale na przykład wejdźcie sobie do tego żurawia, czy jak to się nazywa tam, co jest przy pociągach, jak się wejdzie tam, to sama pikseloza, sobie zobaczcie tam, no tak, nie będę wam tego pokazywał, ale sobie sami to zobaczcie, nie? Nie ma żadnych dźwignia, niczego, baj. Nic, tylko takie siedzenie gołe i piksele. Po oczach. Właśnie, jakby to było dopiero z tego... Jakby to było w dziewiątce, no. Nie. Opa, zabiera nada? Po prostu tragedia. Ty, ale coś tak, chmury zachodzą, czy padać miało tak. Ty, a jobo, jest pochmurnie. No, coś tak... Ty, tak. Krzychu, to ty się zbieraj, nie? Wiesz, ja tu cały czas go kokrzę. Ty skończ te pole i skończymy ten odcinek. Jaki krzyk, bo ja frania jestem. Frania, Jezu. Weź skończ te pole i ten. I dawaj do wieździe. I dawaj na gospo. I przykryj przyczepy, nie? Bo może zacząć padać, ty. Do tego to ja się nie spodziewałem. No tak jest pochmurno, nie? Skończyłem tu. No to jedź na ten i jedź wysyp jeszcze. Nie, ile masz na przyczepie? 8 ton? Czekaj, ile ona ma? Nie wiem, ile to ma. No to weź zrób tak, że ten, tą jedną przyczepę teraz z tego pola, to weź wszystko na ten do świń. Pojedź, nie? Pojedź, co jaka zrobiłem. Chyba tak zrobimy, co? No może. Ale wychodzi chyba słońce. Ej, ale ma być chyba... Sprawdzę na pogodę w telefonie, bo mam smartfona. Z iPhone'a masz? Wow, jeszcze warning tam trochę... To sprawdź. Ile tam jest tego warnika już? 12%. Warnika? No, 12 pisze. Ale ile ton? No, 12, ja nie wiem, nie pisze. Ha, to 12 kg jest, dobra. Albo gram. Albo mini gram. No mini właśnie, gramu. To nie. To też nie. Łe, pogodę mi zarypali. Dobra. Poczekaj, bo mnie internet nie odbiera. Nie działa. Dobra, ciągnikiem mieć pod dach. Krzychu. Nie ciąg. Co ja mówię ciągnikiem? Kombajnem. Będzie padać, normalnie będzie padać, nie? Po prostu nie bierze. Żeby padało. Szeroko ma w tym taka. No. Ładnie, wszystko pięknie. Takie sprzęta by mieć. Będziemy mieli. Co? Ale ci ścina, nic nie słychać.
Olwanty do ruchu. No jo, dobra, spoko. Zrobimy tak, że zrobimy. O, właśnie tak. Na następnym odcinku może będziemy rypać na dwa wtedy. Co na dwa? Państwo kosi. Kosić? No o, właśnie, to jedno pole będzie. Chociaż na dwa. Tak są, to można wykorzystać, a po co tamten ma stać? Może jo. Może jo. Chociaż tamten ja tak myślę już na sprzedaż, nie wiem jak ty. Ten się spisuje na razie. Jedno pole oprypał. No. Więc i tak nie jest zły. Może będzie, nie? Może, nie? Nic nie chcę mówić. 11 godzina, nie było takie, tak nie było. No, nic nie wiadomo. Ale ta ziemia jako taka jest dobra. No. Słuchaj. Ale... Nie no, super. No ja kończę już, nieźle. Jest okej. Dzisiaj już tak poważniej. Jak w ostatnim odcinku. Nie? Co? Słuchaj tak mnie. Bo ja przeprowadzam deala, nie? Bo teraz na Allegro będę tutaj tak, nie? No. Ale cię nie, powiedz jeszcze raz. Mam wiatę tu na sprzedaż, tą tu jestem, nie? A tutaj, no tą. My ją rozebierzemy i transportujemy do domu. O Jezu, omijaka walam. I kto ją kupi? Kto ją kupi? Więcej my... informacji pod telefonem 222 2274. Stara, i dzwonić. Jak co to już sprzedamy? Może jo. Tyle masz pomysły. No może tam ta wiatr naprawdę nam się nie przyda, ty. No do czego? No może będzie jakiś kupiec, co to się rozbierze, on sobie ją postawi tam. Może jo. Mi się przyda. O, 12 ton mam. Czego masz 12 ton? Przypadku. Tutaj, ty weź może jak ci się uda, to połowę wysyp do silosu, a połowę zostaw. Ty masz ten. Czy jak chcesz to zrobić? Dobra, ale... Gdzie jedziesz? Ale nie wszystkiego, nie? Kurde, myślałem, że nie jedziesz, potem ostrożny. To nie wiadomo, co tam. No kurde, na raz to czekaj, bo nie na tył, bo mi na zawsze. Nie na tył. Syp też nie. Łe, to nie tu. Gdzieś tu się tu nie. Podjeżdża pod ten. Serio. Nie, na niby. Nie wiesz. No jak to dzwonić, nie? Numer będzie na tym. Naprawdę, ty coraz bardziej się robi po chmurnie, patrz, takie czarne chmury. No mówię, takie niebo się robi właśnie, ale to tak nie bałem, teraz... No, było tak słonecznie, nie? Bo Jezu, to nie tym się sypało. To połowę weź tego, nie? Nie tyłem, ciulu, głupi. To pojętnie, czy tyłem, czy tym. Aha, bo na zaczep będzie, to nie. To nie, to wtedy nie. Ile, 5 ton stacji? No. Bo oni tego nie jedzą dużo. I to na której masz? Na której masz tym? Na której? Przyczepie. 6 ton mam. A to masz na tandemie? No. Kurde, szkoda, bo największa. Ona by stała, bo ona by sobie stała na tym i było... Ty, aż się światło zapaliły, ty, w domach. No mówię, no coś tak ciemno się robi, ta pogoda. Zaraz zacznie padać, na serio. Ty weź nakryj przyczepę. Nakryłem. Ty weź tutaj zajedź do mnie. Słyszę cię, brrr. Wszystko pod dachem jest? Przyściutko, dobra. Ja ci... Ten lata, widzę cię. Ja ci powiem, nie? Szklarnię zamknij. Wow, ale laguje, ty. Też cię lagło? Nie. A co, laga miałaś? No, laga miałem. To przyjdzie penalizm do ustawy, bo jak ja wrócę, to ją wezmę. Naprawdę, ty. Dobra, weź tam się ten chłodź, jedź tam czy coś, weź pick-upa. No. I jedź za mną. Za tobą? No. Czy ja może zmniejszę czas, bo ja teraz przyspieszyłem, do 5 sobie weźmiemy. O. O, dobra. Jadę. To jedziemy do Świntami, jo? Pokazać?
No mamy 24 minuty, no to jeszcze możemy chwilę, no. Możemy. Ale fajnie wyje. Ja jadę. Czekaj, mogę cię wyprzedzić? Nie ma nic z przodu? No dobra, nie, bo skrzyżowanie. I światło zapalę, o. Ale mi kierunek się poświeci. Druga. Czekaj, teraz cię wyprzedzę. Nie, dobra, nie. Może lepiej nie. Będę się w luk za tobą. Dobra, teraz cię wyprzedzam. Takie lagi dostałem, ty. Ja? No. Poszedłem. No tak troszkę miałem, ale dobra, już się dobrze. To chwilowe było. Ja chyba padać zaczyna. Dobra, idziemy do tego. O, ty właśnie widzicie świnki. Nasze, o, już karmy, o, ładnie mają, jedzą. O, już właśnie, o, to przyczepy, no wszystko było z tamtych żniw, co zostało. Sprzedaliśmy to, o, tu krokodyl jeszcze. Czekaj, ja im tam sypem, trochę sypnę. O, właśnie, te belki, o, właśnie, już je tutaj sprowadziliśmy. O, tutaj jest właśnie nasz New Holland. A tutaj są kubki ze zbożami. Przyjechaliśmy i po prostu zapal, wszystko, to wszystko zwoziliśmy. Jo, serio? Czekaj, bo mi nie odpali. No. Wiesz, że to pick-up stary. Tam, że to pochmurnie jest, bo ten, bo jest pogoda pochmurna, to by pokazywało, że będzie padać. No dobra, no dawaj. Da się tak? W ogóle? Posypał, musiałem wziąć. No jeszcze. Jeszcze mówię. Jeszcze, dobra. Dobra, stój. Sypem! A nie, to ty mnie, to nie tu. Jezu kochany. Syp, to jest syp. No weź jeść na tą tom. No, dobrze. Na to. No, a, dawaj. No, aha, no to żeś to teraz wziął tyle, właśnie, nie? Jak to będzie? Pełno. No mam 5 ton. No to jedziesz to wysypać, nie? No, no to dobra. Dawaj. Dobra, jeść to wysypię to poza odcinkiem, bo to już jest 27 minut. A tu jeszcze mi stoi ten. Weź, chodź tu. Ci pożegnamy. Stój. Dobra, zgaś, co ty robisz? Gdzie ty idziesz? Krzychu. Tu jestem. Tu, chodź do mnie, tu, gdzie ty idziesz? No, tu jestem. To czemu pokazujesz, że jesteś na... Stój, gdzie ty biegniesz? No, tu za tobą. To ci jesteś przy drzewach, tam aż daleko. Tu jesteś, tu jesteś. Nie, jestem tu, pan. Dobra. Takim niemiłym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Zostaw łapeczkę w górę, subika na kanale. Trzymajcie się, cześć. Siema.